Ej, ty! Tak, ty! No chodź, powiem ci coś na łóżko. Bananki są zdrowe i fajnie się je je. Według mnie to powinna być potrawa na Wigilii, główna. Na tej prawdziwej i na klasowej też. Bananki powinny wygryźć te mandarynki z interesu. Jestem może tylko lekko obłąkany, a więc witajcie, moi kochani! Dzisiaj oglądamy surprise, surprise, sekrety sąsiadów. Wiem, że nie każdy umie czytać tytuły, więc pośpieszyłem z wytłumaczeniem. I jeśli nie wiesz, co tutaj robisz tak naprawdę, a w sumie to ciężko jest wiedzieć, gdzie zmierzamy jako ludzkość, no to zostaw łapkę w górę, tak? Już jest łapeczka, tak? Zdezorientowałem cię i zostawiłeś łapeczkę? Jeśli tak, to chyba możemy zaczynać, no nie wiem, no lecimy! Wszyscy mamy sąsiadów, ale czy tak naprawdę wiemy, kim oni są? Jacek jest reżyserem teatralnym, ciągle w rozjazdach. W ostatnim czasie zamieszkał ze swoją matką Moniką, która po śmierci swojego męża uzależniła się od hazardu. Mimo, że ma sądowy zakaz grania w kasynie, to jednak ciągle pasjonują ją karty. Ciekawe, co zrobiła, że dostała ten zakaz. Nie znam się na kasynowym prawie, ale chyba tak się, tak po prostu za granie się tego nie dostaje, nie? Jacek zatrudnił Sonię, by pomagała Monice podczas jego nieobecności. Może też zawsze liczyć na Annę, swoją przyjaciółkę z dzieciństwa, która mieszka w tej samej klatce schodowej. Jak widać, Jacek pomyślał o wszystkim, ale czy któraś z tych trzech kobiet ukrywa swoją prawdziwą naturę? Jaką straszną prawdę odkryje Jacek? Mam nadzieję, że jak najstraszniejszą. My tu nie przejdziemy po jakieś hi, 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 sekreciki, ula la la la, tylko po sekrety, które mrożą krew w żyłach. Jak na przykład to, że wcale nie mam na imię Krasnodżoka. Jacek wraca do domu, kiedy tylko może, żeby spędzić czas ze swoją matką, która jeszcze do końca nie doszła do siebie po stracie męża. Stęskniłeś się za mamusią, co? No, to też. No. Dzień dobry panu. Jak tam pan? Jacek jestem. Cześć, Sonia. Co cześć, tam u Jacku. Ciebie? Wszystko w porządku. Jak idą próby? No, jest to dobrze, nie narzekam. Mam nadzieję, że może kiedyś dla mnie znajdziesz rolę. Zobaczy się. Sam zajmij, już kurtkę zrobię ci kawę. Dobrze, no kawa, kurczę. To czego potrzebuję? O, powiem ci, mamo, padam na twarz. Ostatnio chorowaliśmy jak woły. No i co? Aktor złamał rękę, musieliśmy odwołać przedstawienie. No i co? Przyszedłeś się tutaj żalić? Czy my zbierając się tutaj wszyscy jako wspólnota szubidubi opowiadamy ci o tym, jak oj, trzeba ciężko pracę, ojejku, przerobane, trzeba ciężko pracę, o Jezu. Nie, wiesz dlaczego? Bo twardym trzeba być, a nie miętkim. No tak, ale to się przecież zdarza. Przynajmniej sobie odpoczniesz troszkę w domu. Może byś mi zostawił trochę pieniędzy na zakupy. No mamo, no ale przecież tydzień temu zostawiłem ci 300 zł. To nie było tydzień temu, 2 tygodnie temu mi zostawiłeś. Słuchaj, a sprawdzałaś portmonece? Może na coś wydałaś? Nie, nie, ja nawet pomyślałam sobie, że ty chyba zapomniałeś mi zostawić pieniędzy. Nie, jestem pewien, że ci zostawiałem. No wiesz co, jeśli ja wydałam te pieniądze i zapomniałam o tym, to trzeba może mnie zawieźć do szpitala, bo może ja, wiesz, fiksuję. A może właśnie fiksujesz? Już wiemy, że tak naprawdę nie fiksuję, tylko próbuję wyłudzić hajs na hazard, na... Oj, mamo, daj spokój. No, proszę, tyle mam. Na razie mogę ci tyle dać. Dziękuję bardzo, ale wiesz, no, będę musiała szukać tych pieniędzy, bo przecież 300 zł piechotą nie chodzi. No ba. Dziwne, że te pieniądze zniknęły. No ale po śmierci taty mama nie mogła się pozbierać i zaczęła robić różne głupoty. Dlatego ja postanowiłem, że się tutaj przeniosę i będę miał na nią oko. No ale mam pracę taką, jaką mam i no cóż, nie mogę być cały czas na miejscu. Wprawdzie Sonia jest tutaj dosyć często, no ale mama i tak spędza sporo czasu sama. No i to mnie właśnie zaczyna martwić. Niestety przy nikim się nie da być 24 na dobę, więc sama też musi wykazać jakąś chęć niewydawania głupio pieniędzy. Jeszcze nie zwariowałam. W życiu nie widziałam tych 300 zł. Przecież się nie rozpłynęły. Denerwuje mnie, jak Jacek mi nie wierzy. A przecież wiem, co mówię. Ale chyba wiem, co się mogło z nimi stać. O, czyżby Sonia maczała w tym palce? Ale to bez sensu, co? No bo Soni dał hajs zamiast mamy, nie wiem. Monika znalazła już winnego. Chce jak najszybciej opowiedzieć o tym Jackowi. Może pomyśleć sobie, że jestem wredna, ale myślałam o tych 300 zł. Może by tak warto zapytać twojej Soni. Bo ja uważam, że jak na sprzątaczkę, to ona jest zbyt dobrze ubrana. Ciekawe, skąd bierze na to pieniądze. Mamo, daj spokój. No tak, ja wiem, ty jej zawsze będziesz bronił. Ja widzę, jak ty na nią patrzysz. No, jak na nią patrzę? Sonia wie, czym się zajmuje. Chciałaby zostać aktorką, dlatego interesuje się moimi projektami. Ty lepiej zapytaj, gdzie są pieniądze. Co z nimi zrobiła? Okej, może zapytać, ale co to da? Przecież jak faktycznie je ukradła, to się nie przyzna. Lepiej ją jakimś podstępem zaskoczyć. Soniu? Tak? Mam takie małe pytanko. Pamiętasz może, czy ostatnio przed wyjazdem zostawiałam jakieś pieniądze dla mojej mamy?
Tak, przypominam sobie. Widziałam je w wazonie dzień potem, jak pan wyjechał, a później... A później to nie wiem. No, tak myślałem. No dobra, dzięki. Soniu, a co tam u ciebie? Jak leci ostatnio? Wszystko dobrze, nawet bardzo dobrze. Zaprosili mnie na casting w przyszłym tygodniu. O, no to super. Wiesz co, tak pomyślałem. Jeżeli byś chciała, no to moglibyśmy na przykład popracować wspólnie. Na przykład nad twoim akcentem. Naprawdę? Mówi pan? No, nie ma problemu. Nie ma problemu, tylko że jaki pan? Ile razy ja ci mam mówić, że nie jestem żadnym panem? Jestem zwyczajnym Jackiem. Jacek, jeszcze raz usłyszę pan, to wyjdę z domu i wrócę z alpaką. Nie pytajcie czemu. No to świetnie, świetnie. Dziękuję bardzo. No, to ja też się cieszę. Bardzo lubię Sonię. Jest fajna, sympatyczna. Czuję, że można jej ufać. Po śmierci ojca mama uzależniła się od hazardu i przepuściła tyle pieniędzy, że dostała zakaz chodzenia do kasyna. Sąd orzekł, że po prostu będzie pod moją opieką. Od tego momentu to ja zajmuję się jej finansami. Sonia, kiedy powiedziała, że widziała, że wkładałem te pieniądze do wazonu, no to nie mam powodu, żeby jej nie wierzyć. Nie masz powodu, bo się zabujałeś, mój drogi. Ale ktoś taki jak ja zawsze będzie podejrzewał każdego. Ja bym jej zamontował kamery na czole, żebym widział, czy nie kradnie. Jacek obawia się, że jego matka znów zaczęła grać. Jest tylko jedna osoba, z którą może podzielić się swoimi obawami. Anna, jego sąsiadka. Słuchaj, mogę ci zadać pytanie? No pewnie. Czy zauważyłaś ostatnio może coś dziwnego w zachowaniu mamy? Nie, a co? Przed wyjazdem zostawiłem jej pieniądze. I te pieniądze gdzieś zniknęły. A ona twierdzi, że nie wie, co się z nimi stało. Natomiast ja zaczynam się bać, że może zaczęła grać. No, no co ty? Jedyne, w co ona gra, to w kości i to ze mną. No, w kości? Mhm. Ale nie na pieniądze. No za kogo ty mnie masz? Za kogoś szemranego. I tak naprawdę to ja nie mam wyjścia, bo ten nasz kochany głos wstępu powiedział, że któraś z nich może być zła, więc muszę którąś podejrzewać. Chociaż ostatni odcinek Sekretów Sąsiadów mnie bardzo zaskoczył na przykład. Tylko że wiesz, są jeszcze inne możliwości. Mogę na przykład wziąć te pieniądze, wydać na coś, a po prostu później o nich zapomnieć. No przecież w tym wieku to się zdarza. Albo ta wasza sprzątaczka je ukradła. O nie, no i ty też. No słuchaj, wszystkie rzeczy są możliwe, no nie znacie jej tak dobrze. Znamy się z Jackiem od podstawówki. Nasi rodzice mieszkali razem po sąsiedzku i w związku z tym my też spędzaliśmy razem mnóstwo czasu. Podczas nieobecności Jacka to właśnie Anna ma oko na Monikę. Słuchaj, w ogóle chciałam ci podziękować za to, że przychodzisz tutaj, że masz na nią oko. Dzięki temu, że tutaj jesteś, naprawdę, ja mogę tyle pracować. No jasne. No słuchaj, to normalne, tylko... Wiesz, Jacek... O, dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Już jesteś? Nie, no niedługo. A o czym wy tak rozprawiacie? Może nie obgadujecie? Oj, mamo, daj spokój. Mamo, daj spokój, przecież masz rację. Oczywiście, że cię obgadujemy. Ale to nie powód, żeby się gniewać. Nie no, żartowałem, to jest powód. Zniszcz ich, Monika, jedziesz z nimi. Aniu, zostaw go. Chodź, zagramy kości. Mamo, wiesz co, mi się wydaje, że Ania ma teraz coś innego do roboty. Nie no, w sumie mam 5 minut, możemy zagrać. No to chodź, chociaż partyjkę. Monika, no cóż, no jest dla mnie jak ciocia. A właściwie to raczej jak matka. Od kiedy 8 lat temu straciłam rodziców, no to bardzo mi pomogła. No więc to naturalne, że teraz chcę być przy niej, kiedy się starzeję. Ale to tyle podejrzane, że tak bardzo lubią sobie grać w kości. Czyżby jednak pieniądze wchodziły w grę? Tego samego wieczoru, kiedy Jacek przygotowuje się do wyjścia, zauważa, że zniknęły nie tylko pieniądze. Słuchaj, nie widziałeś zegarka taty, bo chciałam go sobie założyć? Nie, nie widziałam. Przecież wiesz, że ja go nie używam. A zobacz tam, gdzie ostatnio go położyłeś. No właśnie patrzyłem tam, gdzie, wiesz, gdzie są spinki do mankietów, pamiątki taty, ale nie ma go tam. Jak to nie ma? Patrzyłem, nie było. No to co tu się właściwie dzieje? Ja nie rozumiem tego. Najpierw 300 zł, później biżuteria. Dobra, wiesz co, ja też tego nie rozumiem. Ja się śpieszę, teraz muszę wyjść. Nie wiem, kiedy wrócę, nie czekaj na mnie. Okej, baw się dobrze. Czy według was Jacek też jakoś tak, no nie wiem, wygląda jak reżyser teatralny? No nie wiem, tak jakoś patrzę na jego twarz chwilę i myślę, no reżyser teatralny. Muszę wyjaśnić tę historię. Teraz, kiedy okazuje się, że zginęły nie tylko pieniądze, ale także pamiątki po ojcu, które są dla mnie bardzo ważne, jeżeli okaże się, że to mama je wzięła i spieniężyła, aby móc dalej grać, to sprawa jest poważna. Nie jest tak, że pół osiedla wie, gdzie my trzymamy biżuterię, ale jest taka jedna osoba, nasza ładniutka gosposia. Jeśli Jacek nie znajdzie na tyle siły, żeby to załatwić, to ja się tym zajmę. Wiem, że póki ona tu jest, to Jacek będzie mnie podejrzewał.
Nie pozwolę na to. Jezu, widzowie, ja już nie wiem, komu mam ufać, komu nie ufać, co mam myśleć. Cała trójka wydaje się być strasznie szemrana. Mój brzuszek jednak podpowiada mi, a brzuszek zawsze ma rację, że Sonia jest niewinna. Następnego dnia, zgodnie z obietnicą, Jacek pomaga Soni w próbach. W przeciwieństwie do Moniki, nadal ma zaufanie do tej czarującej dziewczyny. Nie wiem, Jacek, nie wychodzi mi. Wiesz, nie wychodzi. No nie, jakoś... nie, fajnie, wiesz co, fajnie to zagrałaś, to było takie... Serio, z tym twoim wschodnim akcentem to było takie oryginalnie, tak nowocześnie. No naprawdę. Przepraszam, że wam przeszkadzam. Mhm. Jacku, chciałam z tobą porozmawiać. Możesz przyjść do mnie do pokoju? A pani, proszę się wziąć za sprzątanie. Tak, tam już. W kuchni jest to naczyń do mycia. Dobrze, już. Przepraszam cię sobie na chwilę, dobrze? Dobrze. Patrz. Ale po co mi to pokazuje? Przecież widzisz, że jestem zajęty. Dlatego, że brakuje naszyjnika i trzech pierścionków. Ty do niej robisz słodkie minki, a ona nas po prostu okrada. Ale słuchaj, nie masz na to żadnych dowodów. Synu, otwórz oczy. Gdyby ona nie była taka ładna, pewnie byś ją dawno zwolnił. A gdyby Ania nie grała z tą w karty, to pewnie i ty byś ją podejrzewała. Ale pewnie, najlepiej zwalić na sprzątaczkę. A przecież to oczywiste, że rozwiązanie zagadki nie może być tak oczywiste. Ona jest świetną aktorką i nie potrzebuje twoich korepetycji. To, że jest ładna, to nie znaczy, że jest nieuczciwa. Ja jej ufam, ja ją znam. Co ty mówisz? Ty ją znasz, a niby skąd? Wiesz co? Ty pewnie myślisz, że to ja wzięłam te 300 zł i tą biżuterię i że to wszystko przegrałam. Ale mylisz się, ja już dawno z tym skończyłam. Ale to ty jesteś szefem i rządź sobie. Rób jak chcesz. I w tym momencie właśnie brzmisz, jakbyś powróciła do nałogu, ale z drugiej strony po co miałabym mu to pokazywać? To musi być Ania. Jacek nie wie, co robić. Chce poprosić o radę Annę. Może ona zauważyła coś podejrzanego. Pamiętasz, jak ci mówiłam ostatnio o tych pieniądzach, które zginęły? No tak. No, teraz jeszcze zginęły różne pamiątki i rzeczy taty, z pinki do mankietów. I ja mam takie podejrzenie, że tu mama znowu zaczęła grać pokryjomo. No co ty? Uważasz, że mama wyprzedaje pamiątki po twoim ojcu? No właśnie nie wiem, co mam o tym wszystkim sądzić. Wiesz, teoretycznie ma zakaz chodzenia do kasyna, tak? Ale jest jeszcze internet i może jakoś przez internet, no. Teraz ludzie znajdzie sobie ciekawsze zajęcie niż typowy hazard i trading stał się bardzo popularny. Jest jak ja nienawidzę tych typów na Instagramie, którzy gwarantują ludziom, że się wzbogacą, jak zapłacą im 1000 zł za ich kurs, bo są mistrzami tradingu i oni ich nauczą, jak na tradingu zarobić tyle, żeby mogli sobie na basenie gdzieś być, nie wiem, w Hawajach, na Hawajach. Jak zobaczycie kiedyś kogoś takiego na Instagramie, to odsuńcie się na bezpieczną odległość i nie tykajcie tego nawet 3-metrowym kijem z gównem na końcu. No wiesz, no według mnie to wszystko wygląda na w porządku. No ale jak chcesz, mogę się temu bliżej przyjrzeć. No właśnie, bo jest jeszcze problem, że mama sądzi, że to jest Sonia. Ja w to kompletnie nie wierzę. Podoba ci się ta dziewczyna, co? No, wiesz co, ma coś w sobie. Tak, słuchaj, ja mam teraz jakiś problem z ciepłą wodą. Nie wiem, co się dzieje, ale mogłabym u ciebie wziąć prysznic? No jasne. Dobra, to słuchaj, wezmę tylko swoje rzeczy i zaraz przyjdę, dobra? No pewnie. Ania jest zazdrosna, wiecie, co to może znaczyć, że chce się pozbyć Soni. W tym czasie wywiązuje się kłótnia pomiędzy Moniką a Sonią. Ja nie jestem złodziejką. Jeżeli pani mnie oskarża, to ja wychodzę. Co się tutaj dzieje? No, co się tutaj dzieje? Właśnie wychodzę. Ale właśnie, dlaczego? Bo co? Słuchaj, rozmawiam właśnie z Sonią na temat tej skradzionej biżuterii. No i co? No i twierdzi, że to nie ona. No bo nie ja. Sonia, posłuchaj, ja ci ufam, ale na początku zniknęły pieniądze, potem biżuteria, no i tutaj poza tobą i koleżankami mamy nikt nie przychodzi. No tak więc zrozum, no. No mam nadzieję, synu, że nie oskarżysz moich koleżanek. A dlaczego nie? Ja na przykład jestem dobrym przyjacielem, a jak byłem mały, to i tak ukradłem pewnej osobie kilka klocków Lego. Znaczy kilka ludzików Lego. Tak bardzo mnie zżerało poczucie winy, że wwaliłem je do śmieci, no i nie mógłbym być raczej gangsterem chyba z takim nastawieniem, co? Daj mi dokończyć, okej? Okay? Soniu. Przykro mi. Ja wszystko rozumiem, ale przysięgam panu, że to nie ja. Ja tego nie robiłam. Nie jestem złodziejką. Właśnie, że jesteś! Co będzie z moją biżuterią? Jak ją odzyskam? Ja nie wiem. Ja tego nie robiłam i tyle. No to w takim razie, skoro pani jest niewinna, to proszę nam pokazać swoją torebkę. No właśnie, proszę pokazać. Proszę bardzo, ja nic nie mam do ukrycia. Tak? Proszę. Proszę, synu, zobacz. To nie koniec. Ja nie mogę w to uwierzyć. Co jest strzeliło do głowy? Ja jeszcze ją broniłem. Dla kilku rodzinnych pamiątek.
Moja mama miała chyba rację, że ja jestem zbyt wrażliwy na jej punkcie. Nie miała racji, przecież to jest tak oczywiste, że została wrobiona. Gdyby była złodziejką, to nie pokazałaby tak chętnie zawartości torebki. Teraz przynajmniej wszystko się wyjaśniło. Jacek nie będzie mnie już podejrzewał. Od razu lepiej się czuję. Jacek przypomina sobie o wydarzeniach poprzedniego dnia. Zdaje sobie sprawę, że jest o wiele bardziej przywiązany do ślicznej Soni, niż mu się wydawało. Słuchaj, nie spałam całą noc. Wiem, że mnie obwiniasz, ale przysięgam ci, że to nie ja. Ja nie jestem złodziejką. No i muszę ci powiedzieć, że bardzo przywiązałam się do was. A szczególnie do ciebie. O, ale słodko się zrobiło. Nie pozwólmy wrednej babie, czyli Ani, zniszczyć mocy miłości. No bo miłość to jednak piękna rzecz. Sonia, no ale... Co ja mam o tym wszystkim myśleć? No, ale ta biżuteria w twojej torebce... Ja nie wiem, skąd ona tam się wzięła. Ja naprawdę tego nie wiem. Spójrz mi prosto w oczy. To nie ja. Musisz mnie uwierzyć. No i to tyle. Tylko to chciałam powiedzieć. I nie przeszkadzam. Sonia, poczekaj. Sonia, poczekaj. Wierzę ci. Chyba wiem, co się stało. Wróć do nas. Wiesz, ja nie po to tu przyszłam. No, no dobrze, ale jak sobie poradzisz? No przychodź chociaż do końca tygodnia. Co, ma się użerać z twoją mamą, która ma ją za złodziejkę? Co, to nie? Ja nie wiem, twoja matka. Słuchaj, matką się nie przejmuj, ja się nią zajmę. Ty wracasz. Zgoda? Dobrze. Biedna Sonia. Wszyscy się myliśmy co do niej. Teraz już wiem, że ona nie kłamie. Ja widziałam to w jej oczach. Nie powinienem był w ogóle słuchać matki. Tej gierki, podstępy. To się wreszcie musi skończyć. Jacek jest przekonany, że Sonia nie kłamie. Kto w takim razie stoi za tymi kradzieżami? Czy jego matka znów wpadła w szpony nałogu? Jacek szuka dowodów, żeby poznać prawdę. No i proszę, kupony z loterii, z wyścigów konnych. Wbrew temu, co mówi, znowu zaczęła grać. Ja wiedziałam, że to nie będzie dla niej łatwe, no ale żeby aż tak... Założę się, te 300 zł wydała na te swoje wszystkie gierki, a całą odpowiedzialność zrzuciła na biedną Sonię. Ja jestem pewien, że to nieprawda. Wiecie dlaczego? Bo wtedy Ania okazałaby się bezużyteczna. A nie wydawaliby pieniędzy na dodatkową aktorkę, która zagra bezużyteczną postać, no. Jacek zdecydował się odwołać swoje zobowiązania zawodowe, żeby być przy swojej matce. Jeśli rzeczywiście Monika znów zaczęła grać, trzeba działać jak najszybciej. A co ona tu robi? Mamo, chodź na chwilę. Słuchaj. Ja ją tutaj z powrotem przyjąłem. O nie. Ja nie chcę złodziejki pod moim dachem. Po tym, co ona nam zrobiła, absolutnie nie. Posłuchaj, powiedziałaś, że jestem tutaj szefem i rządzę. Ja ją zatrudniłem, więc jeżeli ci się to nie podoba, to może idź się przewiecz. Nie, no to niesamowite. No jak mnie traktują w moim domu? Soniu, będzie okej. Nie przejmuj się. Co mu się stało? Chyba zwariował. Mało mu jeszcze po tym, co znaleźliśmy w jej torebce? Ja już myślałam, że się jej pozbyłam. A tu jeszcze jej ten uśmieszek. Cwana z niej bestia. A widzisz, Moniko, może i znaleźliśmy coś w torbie Sonii, ale na przykład u ciebie też coś ciekawego się kryło. Znaczy się wie, tylko że nie wie, że my to wiemy i to już jest trochę pogmatwane, co ja mówię. Krzysztof, naucz mówić się po polsku, błąkańcu. Jak zawsze, kiedy coś się nie układa, Jacek zwraca się do Anny. Jestem na 100% pewny, że Sonia nas nie okradła. Nawet pozwoliłem jej wrócić znowu do nas do pracy. No to ty poważnie mówisz? No serio. No. Wiesz co, słuchaj, w sumie nie chciałam ci o tym mówić, no ale... No o czym? Ona ostatnio u mnie też sprzątała. Sonia? Tak, Sonia. I wiesz, po jej wyjściu po prostu sprawdziłam, czy nie zniknęło coś. No i okazało się, że w szkatułce brakuje kilku sztuk biżuterii. Jezu, to jest jakiś absurd. Ja nie wiem, ja w ogóle tego nie rozumiem. To się kupy nie trzyma. No ale słuchaj, no jaki byłby sens? Jaki ona miałaby cel, żeby nas okradać, no? Nie wiem. A wiesz co? Poczekaj, bo czy moja mama ma nadal klucze do twojego mieszkania? No ma. A o co chodzi? Coś ci pokażę. O matko. No. Sugeruję, że znowu zaczęła grać. No a niby na co ci to wygląda, Aniu, hm? Czyżby ci się nie udało w robienie Soni i wrobiłaś przez przypadek Monikę, którą zresztą lubisz i jakby nie masz szans, że poderwie Jacka, bo jest jego matką, więc jakby wrobiłaś złą osobę i tylko na tym straci... No ale porażka. Tak, sugeruję, że zaczęła grać i ja myślę, że to ona okradła twoje mieszkanie. O matko. Jacek, czy ty wiesz w ogóle, o czym ty mówisz? Ty oskarżasz własną matkę, no jak możesz? Po prostu moja matka coś kombinuje, ona przede mną coś ukrywa.
nie wiem, co ci mam powiedzieć. Jacek chce położyć kres nałogowi swojej matki. Musi wziąć sprawy w swoje ręce i znaleźć dowody. Postanawia zastawić pułapkę i ustawia małą kamerkę w swoim pokoju. Każdy ten odcinek mógłby się tak kończyć. Po prostu zostawiacie kamerkę, sprawdzacie kamerkę i no wiecie, co się dzieje. Na wierzchu zostawia pieniądze. Czy plan Jacka zda egzamin? Czy zdobędzie on jednoznaczny dowód? Kiedy Jacek wraca, chce jak najszybciej przejrzeć materiał, który nagrał się podczas jego nieobecności. Sonia, gosposia, wchodzi do pokoju i wychodzi z pustymi rękami. Niespodziewanie do pokoju wchodzi Anna. Teraz Jacek nie ma już żadnych wątpliwości. O, cześć, co słychać? Cześć. Chciałem z tobą porozmawiać. Dobra, no to idź, proszę. Zawiedziony od razu idzie do Anny. Chciałam ci coś pokazać. Pewnie, a co takiego? Nie twój interes, ale coś zdejmić ten uśmieszek szybko z buźki zaraz. Chociaż w sumie to totalnie twój interes, ale nieważne, po prostu chciałem być niemiły. Proszę. Anka, słuchaj. Co ci w ogóle przyszło do głowy? Przepraszam. Przepraszam, naprawdę. Bardzo przepraszam, wszystko wam oddam. A to nie o to chodzi. Dlaczego to zrobiłaś? Jacek, ja cię kocham. No nie widzisz tego? Aha, także okradanie go i jego matkę to jest taka forma okazywania miłości? Fantastycznie. Jeszcze teraz muszę oglądać, jak ty się kręcisz wokół jakiejś dziewczyny. A, czyli to ty podrzuciłaś tą biżuterię do tej torby? No tak, ja. No przepraszam. Chciałam, żeby ona zniknęła z twojego życia. No wiem, że was skrzywdziłam, naprawdę. Nigdy bym o tym nie pomyślał. Jestem tak zniesmaczony, że nawet nie mam do niej pretensji. Po prostu nie chcę jej więcej widzieć. Ja tak jej ufałem. Po tych wszystkich naszych rozmowach, chwilach spędzonych wspólnie. A to taki numer. Już nigdy nie będę potrafiła spojrzeć prosto w oczy. Co mi takiego wpadło do głowy? Co za wstyd. A Monika? Na pewno nigdy mi nie wybaczy. I słusznie, jaką trzeba być okropną osobą, żeby coś takiego zrobić? Wyobraźcie sobie, że jej się udaje i jest w związku z Jackiem. Czy to nie posrane, żeby jej bez sobą przez takie paskudne kłamstwo? Jacek wszystko musi opowiedzieć swojej matce. Mamo? Tak, synku? Musimy porozmawiać. A o czym chcesz rozmawiać? Wiesz, ta skradziona biżuteria, te pieniądze, te wszystkie pamiątki po tacie. To nie Sonia jej ukradła. A niby kto? To była Anka. Anka? Nie wierzę. Co, ona oszalała? Dlaczego to zrobiła? Ja myślę, że ona była zazdrosna i chciała po prostu oddalić Sonię ode mnie. Ale mamo, przede wszystkim jest mi przykro, że ja podejrzewałam ciebie. No nic się nie stało, synku. No nie mam ci tego za złe. Tylko wiesz, głupio mi jest, że tak wyrzuciłam tą Sonię. Tobie chyba powinno być bardziej wstyd za coś innego. No niby za co? Nie wiesz? Nie. Proszę, widzę, że znowu grasz. Synku, przecież to jest tylko loteria i jakieś tam zdrabki. Nic poważnego. Mamo, od tego się zaczyna. Ależ nie, naprawdę. Nie musi się niczego obawiać. Ja już nie wrócę do hazardu. Naprawdę. Kocham cię, synku. Powiedziała każda osoba, która potem wróciła do hazardu. To tak jak Jim Lake, wieczny chlor, który mówi, że teraz kontroluje spożycie alkoholu, ta. By the way, jeśli nie oglądaliście Chłopaku z braków, to lepiej obejrzyjcie, bo często nawiązuje do tego arcydzieła. Kilka tygodni później Anna się wyprowadza. Monika i Jacek postanowili, że nie zgłoszą sprawy na policję. Kocham cię! Wiem, że mnie kochasz. Jesteś moim aniołem! Wprawie nie jestem aniołem. Jacek nigdy jeszcze nie był tak szczęśliwy. Tworzą z Sonią dobraną parę. Dziewczyna za parę dni zagra swoją pierwszą rolę w jego nowym spektaklu. A, bo oni robili próbę, a ja już myślałem, że po prostu są po***. Dziękuję, to będzie świetna sztuka. Sonia, jesteś fantastyczna. Wiesz, będziesz świetną aktorką, naprawdę. A czy wy tak naprawdę znacie swoich sąsiadów?
Możesz już sobie darować to pytanie, za każdym razem odpowiedź brzmi tak samo. No nie! Wiem, że jestem obłąkany, bo próbuję rozmawiać z serialami, ale to nieważne. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, to łapka w górę. Jeśli nie, to też łapka w górę. Komentarz jakiś też po sobie zostawcie. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt, zdrowia, szczęścia, pomyślności, pieniędzy. No i co? Merry Christmas, arrivederci, tortilla i eluvina, nie?